No, hejka! Hejka! Teraz nic nie mów, bo ja bym chciała coś powiedzieć. Teraz będę taka fajna, co nie? Jeżeli naprawdę was to irytuje, iż ja mówię takie hejka! Jeżeli was to naprawdę irytuje, to powiedzcie w komentarzach, co nie? No, mogę mówić zwyczajnie. Hejo, czy coś tam. Nie? No. No to tylko to chciałam powiedzieć. To tam już przejść do rzeczy. Dzisiaj pogadamy sobie na temat, który jest dla nas przynajmniej bardzo ważny, ponieważ pomówimy sobie o przyjaźniach internetowych, wymianach pomiędzy użytkowniczkami YouTube'a i prywatności. Czyli nasze ulubione tematy, które zawsze staracie się zrozumieć. Pójdź trochę do tyłu, bo ostrość. No. Czekaj trochę bardziej w lewo, tak? Dobrze. No. Czekaj, odrobinę w prawo. Tak, nie, za dużo. Jezu, spokój się! Idealnie, mów. Staracie się niby to zrozumieć, ale no wiem, że ten dla pana celu poinformowanie was. Dobrze się ustawiłaś? No to może zacznijmy sobie od tych całych nieszczęsnych przyjaźni internetowych. Tak, na ten temat obydwie mamy bardzo dużo do powiedzenia. Chociaż z grubsza to po prostu mam nadzieję, że wszystkie osoby, które proszą nas o przyjaźnie, niech obejrzą ten filmik. Ponieważ tutaj właśnie ja chciałam powiedzieć, że po prostu musimy lepiej poznać tą osobę, żeby zostać najlepszą przyjaciółką na świecie, tak? Na zawsze. Na zawsze. No, w każdym razie, powiem to tak. Nie sądzę, żeby mogła być nazwana przyjaźnią znajomość, w której osoby nawet nigdy w życiu nie widziały siebie na oczy. Znają się tylko z tego, z jakie filmiki nagrywają na YouTube albo na przykład siebie na Facebooku. I żeby nie było jeszcze czegoś takiego, że teraz Ashley powiedziała, że nawet nigdy się nie widziała tej osoby, to żeby nie było takich komentarzy, to po prostu oczywiście ja umiem mówić pomysł się mówi, specjalnie mówię pomysł. No to chciałam wam powiedzieć. No i żeby nie było takich komentarzy, że tu nie tak jesteś wredna, nie chcesz przyjmować naszych przyjaźni. No właśnie i my nie chcemy nikogo obrażać, broń Boże. Nie o to chodzi, chodzi o to, żebyście zrozumieli. No i tak, te przyjaźnie nie sądzę, żeby były jakoś specjalnie normalne. Dla mnie nie jest normalna przyjaźń, w której osoby się nie znają prawie w ogóle, tylko zostają przyjaciółkami po to, żeby gadać, że nimi są. No a o zostawianiu przyjaciółką z kimś, kogo ktoś jest po prostu trochę bardziej popularny, dlatego żeby zdobyć sławę, no to już chyba nie muszę wspominać, prawda? No. Ale też, żeby teraz nie było takich komentarzy, że o matko Pudi, ty też się tak chwalisz, że jesteś taka popularna i w ogóle ale też, żeby nie było takich o matko Pudi, nareszcie powiedziałaś, że jesteś taka popularna, nareszcie się do tego przyznałaś. Nie, 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 to takich, żeby komentarzy nie było. Nie. Dla jasności, my nie mówimy, że jesteśmy jakieś specjalnie popularne. Chodzi tylko o to, że są takie osoby, które zaprzyjaźnią się na przykład, chcą się zaprzyjaźnić z Pepsi LPS, z London LPS, żeby tylko mówić, że to właśnie ich przyjaciółka. Racja. Oczywiście może się zdarzyć takie coś, że ktoś zostanie naszą jakąś taką bliższą koleżanką na YouTubie, z którą lepiej nam się rozmawia niż z innymi. Taką na przykład jest LoveAmoli1, macie tutaj linka, Sari, ale niestety ona już skończyła swoją działalność. Jeszcze ze mną to często gada na Asku malinowy kot. To czyli Nancy na Facebooku. Pfu, nie na Facebooku. Na YouTubie. Macie tutaj link. Tak. No. A jeszcze co robią osoby, które nas irytują? Znaczy, co. Irytującego robią osoby na YouTubie? Oto cudowne pytanie. Pudi, ale fajny spanielek, wymienisz się za mną za mojego zepsutego koli. Pudi, jak zdobędziesz, Savannę z LPS Popular, to wymienisz się ze mną za ślimaka. Pudi, ty masz tak dużo tych dogów niemieckich, wymień się ze mną za... mewę. Nie zrozumcie nas źle, ale my się wymieniamy z osobami tylko, które dobrze znamy, jak zawsze mówimy, ale takimi nawet z jakąś LoveAmoli1, nie absolutnie z nikim, tylko z jakimiś. O, moja kula.
osobami w takim prawdziwym świecie, co nie? No, wymieniamy w sumie to tylko ja, bo tylko ja mam te petrzewce. No, w WF-ie zawsze mamy coś takiego, takie zium nogą. To w ogóle nie było na temat. No co? No, ale lubię to. Znaczy nie, znaczy... Także wszystkie prośby o wymiany LPS-owe od razu wam mówimy nie. Kolejna rzecz. Zwłaszcza jeśli proponowane nam są jakieś słabe petrzopy w zamian za na przykład spaniela czy doga niemieckiego. Poza tym, oprócz tego wszystkiego, że nam się taka wymiana zupełnie nie opłaca, to przecież żebyście mogli nam wysłać te petrzopy, musiałybyśmy podać swoje adresy. A tego na pewno nie zrobimy. Bo to wkracza w naszą prywatność. No i właśnie, prywatność. To jest też temat, którego nasi widzowie nigdy nie mają dość. Ciągle nas pytają o jakieś fakty... Gdzie mieszkacie? Jezu, chciałabym was odwiedzić, w jakim mieście mieszkacie? O matko, matko, matko! Może niedługo podamy wam naszą grupę krwi, rozmiar buta i ja nie wiem co jeszcze. Średnio z końca roku. Ale, ale czekaj, bo rozmiar buta to też nie jest żadna jakaś taka prywatność. Tak, nie, w ogóle. Jak podasz, to można wtedy wnioskować, ile masz mniej więcej lat. Głupcze. No ja mam dużo stopę, na przykład jak na mój wiek. Tak. No bo ty jesteś Yeti, wielka stopa. Teraz będzie takie... Jak dobrze wiecie, my chcemy być anonimowe. Wszystkie pytania na Asku, jak się nazywamy i ile mamy lat, kasujemy, absolutnie. Tak, bo skoro jest wam tak ciężko zrozumieć, że chcemy być anonimowe, no to już dłużej z tym nie będziemy walczyć. Po prostu nie będziemy odpowiadać na żadne z takich pytań, więc możecie sobie zadawać, bo i tak nie będziecie mieć odpowiedzi na to. Teraz po tym vlogu mamy nadzieję, że już więcej nie będzie takich pytań typu gdzie mieszkacie, albo inne jakieś głupie pytania. Dlatego jeszcze raz powtarzam i proszę was, naprawdę, nie zadawajcie tych głupich pytań, bo one są bezsensowne i my na pewno na nie odpowiadać nie będziemy. A, jeszcze jedno. To, że na przykład Susanna Ginger zrobiła oto ja, albo ktoś tam inny, to mnie to nie obchodzi. Ani jej. My, nas nie ma się o co prosić o oto ja, bo na pewno nie będzie. Uspokój się, bo już mnie to denerwuje. Następny vlog to pewnie będzie Andrzejkowy, a później to nie wiem. Zobaczymy się. Zobaczy się. Jak chcecie, to możecie pisać pomysły na vloga. Ale jeszcze nie wiem, czy zależy, czy coś fajnego dacie. Jak coś będziecie takiego dawali fajnego, że akurat będzie mi pasowało, to sobie zrobimy. A jak nie, to nie. No to opa. Patrzcie.